Historia UAE sięga roku 1995, kiedy to grupa zapaleńców wydała pierwszą wersję Unix Amiga Emulator. Skrót UAE szybko zaczęto przekręcać. Najpopularniejszym określeniem programu było w tłumaczeniu na polski nieużywalny emulator Amigi. UAE nie dość, że było niestabilne, to dodatkowo zbyt wolne, by jego używanie miało jakikolwiek sens. Ludzie na grupach dyskusyjnych argumentowali, iż stworzenie emulatora tak skomplikowanej maszyny jak Amiga, która obok mocnego 16-bitowego procesora składała się z szeregu chipów specjalizowanych, to irracjonalna mrzonka, bez szans na powodzenie. Było to jednak w czasach, gdy najpopularniejszą maszyną na rynku był PC z procesorem 486/66 MHz. Połowa lat 90. to okres bardzo szybkiego wzrostu mocy obliczeniowej komputerów. Prawo Moora na temat podwajania wydajności pracy procesorów co 18 miesięcy działało wtedy pełną parą. Tak więc już pod koniec 1997 roku udało się uzyskać emulację Amigi 500 w odniesieniu do części gier. Wkrótce potem, gdy na rynku na dobre rozgościł się procesor Pentium 2, emulacja każdej małej Amigi OCS, ECS z pełną prędkością nie stanowiła już problemu. Obok wsparcia dla chipsetu starszych Amig pojawiła się obsługa kart graficznych w systemie RTG, a w połowie 1999 roku również układów AGA. Prawdziwy przełom nastąpił rok później, kiedy to Bernd Meyer zaimplementował emulację Just in Time, co znacznie wpłynęło na wydajność pracy udawanej Amigi. Tymczasem rynek PC-ów mknął do przodu, osiągając dla procesorów klasy Pentium 3 i Celeron magiczną barierę 1 GHz. Oznaczało to, że już na samym początku XXI wieku UAE pozwalało osiągać prędkość większą od jakiejkolwiek realnej Amigi popędzanej standardowym procesorem z linii Motorola 68000 z jakimikolwiek układami graficznymi. Taka sytuacja nie była zbyt korzystna dla społeczności skupionej wokół realnej Amigi. Zerwana została bowiem ostatnia kotwica, która trzymała część środowiska przy przyjaciółce. Teraz ludzie chcący przesiadki na peceta mieli dodatkowy argument, że w razie gdyby z Amigi trzeba było skorzystać, to szybciej i wygodniej będzie to zrobić na tej wirtualnej uruchomionej pod Windowsem. Nie da się bowiem ukryć, że to wersja Windowsowa, czyli WinUAE, była najlepszą odsłoną emulatora. Głównie za sprawą nieocenionego Tony'ego Villena, który wcześniej w latach 90. dał się poznać jako autor bardzo popularnego amigowego menadżera plików FileMaster. Część osób związanych ze sprzętową Amigą próbowała walczyć ze znienawidzonym UAE, choć była to walka z wiatrakami. Jednym z przykładów był omawiany przeze mnie przy okazji odcinka S jak scena magazyn dyskowy Tabu. Numer 5 po wykryciu emulatora informował o detekcji wirusa UAE i częstował odbiorcę słynnym czerwonym Guru Meditation. Tak naprawdę były to jednak tylko przygrywki do pierwszej prawdziwej amigowej wojny domowej, której przyczynkiem było powstanie innego emulatora. Amitlon, The New Amiga. Pod takim mottem w grudniu 2001 roku ruszył serwis internetowy AmigaBest.com. Produkt ten charakteryzował się tym, że z pozoru nie wyglądał na typowy emulator. Dzięki niewidocznemu dla użytkownika mikrokernelowi Linuxa działającemu w tle, można było odnieść wrażenie, że PC botuje się bezpośrednio z Workbench'a. Zapewne dlatego tak łatwo części środowiska przychodziło traktować go jako nową Amigę X86. Wywołało to masę flameware'ów w internecie, zwłaszcza, że były to już czasy, gdzie znaczna część osób orientowała się już na Amigę nowej generacji, tudzież Pegasosa. Amitlon pojawił się jednak najwcześniej i początkowo mocno się rozpędził, uzyskując oficjalne wsparcie ze strony producenta systemu Hage & Partner w postaci Amiga OS 3.9 XL. Szybko jednak umarł śmiercią naturalną, tym samym umilkły i spory. Niestety część amigowców, która postawiła na to rozwiązanie, rozczarowana pożegnała się z amigowym hobby na zawsze. Tym samym emulator zamiast dać nowy impuls był przyczynkiem do ostatniej wielkiej fali odejść od przyjaciółki, jaka miała miejsce przed 15 lat.
Z czasem UAE z niegdysiejszego wroga stał się sojusznikiem amigowców. Co może być dziwne, emulator Amigi istniał na samej Amidze, jednak ze względu na moc obliczeniową klasyka, tudzież na sensowność takiego rozwiązania, miał praktycznie zerową popularność. Sytuacja uległa zmianie po wyjściu komputera Amiga One. Debiut pierwszych maszyn tego typu nastąpił wcześniej niż premiera systemu Amiga OS 4. W związku powyższym wszyscy nabywcy Amig One serii Early Bird otrzymali w pakiecie płytę z Linuxem, gdzie jedynym tymczasowym łącznikiem ze światem Amigi była płyta z linuxową wersją EUAE wraz z systemem AmigaOS 3.1, licencjonowanym obrazem ROMu i pakietem oprogramowania Magic. Po premierze AmigaOS 4.0 EUAE bynajmniej nie poszedł w odstawkę. System dla PowerPC co prawda zachowywał kompatybilność wsteczną z oprogramowaniem przeznaczonym dla Amig z procesorami Motorola 68000, lecz tylko z takim, które było napisane zgodnie z wytycznymi Commodore. Tymczasem większość gier i produkcji scenowych była robiona antysystemowo. O dużym znaczeniu UAE dla Amigi NG może świadczyć fakt, że Hyperion, gdy nabył stosowne prawa, zaczął do AmigaOS 4.1 dołączać także licencjonowane obrazy Kickstartu oraz Workbencha 3.1. By maksymalnie zneutralizować odczucie emulacji, powstało systemowe narzędzie Run in UAE, pozwalające uruchomić dowolny niesystemowy program czy grę dwuklikiem myszy, tak jak każdy inny program dla AmigaOS 4. Kilka lat temu wreszcie EUAE dla PowerPC doczekał się emulacji dynamicznej, dzięki czemu niesystemowy soft 68000 na Amidze One również działa szybciej niż na jakiejkolwiek najszybszej Amidze wyprodukowanej przez Commodore czy Escom. Oczywiście starsze oprogramowanie, które można było uruchomić bezpośrednio pod AmigaOS 4, od samego początku działa wielokrotnie szybciej niż te na Motorola 68000 060. Wracając do WinUAE, to po spektakularnych osiągnięciach z przełomu wieku, kolejne lata były mniej obfite, chociaż emulator nigdy nie stanął w rozwoju. Dopiero jednak rok 2014 przyniósł wiadomość, która zelektryzowała użytkowników. Udało się bowiem dodać emulację procesora PowerPC, tym samym stało się możliwe uruchomienie na PC-cie najnowszego systemu Amigi w wersji Classic przeznaczonej dla A3000 i 4000 tudzież A1200, odpowiednio z kartami Turbo Cyberstorm PowerPC i Blizzard PowerPC. O ile jednak emulacja 68000 jest na niewyobrażalnym poziomie prędkości, o tyle PowerPC, emulowane nawet na najszybszej maszynie, nie jest w stanie zbliżyć się do możliwości nawet słabej Amigi One. Na koniec wspomnę jeszcze o innych ciekawostkach związanych z emulacją online. Jednym z przykładów jest emulacja Amigi zintegrowana z Google Chrome. Inną ciekawostką jest TOWS, która w oknie przeglądarki pozwala zaznajomić się z Workbenchem we wszystkich możliwych wersjach, począwszy od 1.0 do 4.1 Final Edition skończywszy.